Witam wszystkich hobbystów oraz pasjonatów świata terrorystyki. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam prosty kreator stron, za pomocą którego w łatwy sposób i bez dodatkowych kosztów stworzycie własną stronę internetową. Do samego modułu dostaniecie się z poziomu menu ustawienia kreator stron lub z panela bocznego klikając tutaj. Teraz pokażę Wam efekt końcowy kreatora za pomocą jednego z szablonów, jednocześnie o budowę formularzy. Po lewej widzicie formularz, a po prawej efekt nocowy kreatora. Omówię teraz poszczególne elementy. Konfigurator służy do dodawania podstawowych informacji, takich jak adres strony, nazwa hodowli, tytuł strony. Pola bez czerwonej gwiazdki są opcjonalne, ale warto je dodać. Strona zbudowana jest z sześciu zakładek, które można ukrywać według potrzeb. Znika wtedy pozycja z menu i zawartość modułu. To jest pierwszy moduł. Zobaczcie, jak poszczególne elementy strony odpowiadają tym z formularza. Kolejna pozycja to o mnie. Działa podobnie jak poprzednia. Zakładka 3, 4 i 5 wymaga przejścia do osobnego widoku. Jako przykład posłuży mi blok. Mamy tutaj kilka wpisów. Zobaczmy sobie pierwszy. To jest chyba dosyć jasne. Aby zobaczyć pełen opis wystarczy kliknąć tutaj. Wy możecie również dostać się do modułu blog z poziomu kreatora. Ostatnia zakładka to kontakt. Ja mam wszystkie pozycje aktywne i wypełnione. Wy możecie dodać jedynie interesujące Was pola. Dodatkowa jest opcja ukrycia w mapy czy formularza. Gdy już Wam się znudzi wygląd waszej strony, możecie w prosty sposób zmienić szablon strony, zapisać go i po odświeżeniu od razu widać efekt końcowy. Dziękuję za uwagę i zapraszam do zapoznania się z kolejnymi firmami oraz zachęcam do subskrypcji kanału.